Halo, halo, dobry wieczór. Cześć, witajcie, dobry wieczór. Zaraz jeszcze Facebooka odpalimy. Ok, buonasera, dobry wieczór. Witajcie wszyscy dzisiaj na naszym kolejnym spotkaniu Quattro Chiacchiere, w którym akurat dzisiaj opowiem Wam troszkę o wątpliwościach przeimkowych, które tutaj podesłaliście do mnie lub do Karoliny z Język Włoski na dobranoc. Dajcie mi znać, czy już jesteście, czy już widać. O, widzę, że już Dominika na Instagramie dołączyła. Daj mi znać, czy wszystko jest ok. Zaraz na Facebooku nic nie widzę. Zaraz sobie aby sprawdzę może, czy w ogóle to się też już ruszyło. Tak, widzę, że jest opóźnienie. Dobra, ale chyba jest ok, nie? Dobra, ciao Domi. Ok, więc tak, tak jak mówiłam, zacznę może dzisiaj od takich ogłoszeniowych rzeczy, bo widzę, że też tutaj no, dość mało Was jest jeszcze na początku, więc te przyimki może zostawię faktycznie na koniec. Przede wszystkim pierwsza ważna informacja dla tych, którzy czekali na ostatnią chwilę, jeśli chodzi o promocję urodzinową, ona kończy się dzisiaj, więc szybkie przypomnienie. Dotyczy ona produktów elektronicznych, zarówno szkoleń, jak e-booków, jak gotowe lekcje. W sumie w tej chwili jest chyba jedna akurat na stanie opublikowana. Nie udało mi się tej kolejnej opublikować, która miała być, ale to nic, będzie niedługo. Więc wszystkie tak jakby, wszystkie e-produkty do północy mają jeszcze zniżkę 28%. Jest jeszcze też oczywiście ostatnia szansa, aczkolwiek ta do piątku, na zapisanie się na szkolenie o rodzajnikach, to trzecie, tak? Bo przypominam, przez ostatnie 2 tygodnie powtarzaliśmy podstawy, jeśli chodzi o rodzajniki, a w tym tygodniu zaczniemy się bardziej złożonymi rzeczami związanymi właśnie z rodzajnikami, w sumie określonymi, nieokreślonymi, ale głównie jeśli chodzi o to, kiedy stosować, a kiedy pomijać, w taki bardzo, bardzo konkretny, zebrany do kupy sposób, więc to będzie już sam konkret, dużo tak naprawdę teorii, ale oczywiście będzie też miejsce na praktykę. O szkoleniu jeszcze opowiem Wam troszkę później, dla tych, co oczywiście będą chcieli, jeżeli będą jakieś pytania, a myślę, że będą, bo też parę pytań dostałam, więc chciałabym o tym jeszcze później parę słów powiedzieć, ok? Ostatnia informacja dotyczy z kolei dostaw rzeczy. Wiecie, no tutaj święta coraz bliżej, tak? Trochę widziałam też dzisiaj na Instagramie czy na Facebooku dużo sklepów coraz bardziej tak jakby mówi, no uświadamia, że halo, idą święta, nie zwlekajcie, róbcie zakupy, więc tak, tutaj akurat jeśli chodzi o mnie, to wiecie, odpada tak jakby u mnie ten łańcuch logistyczny, czyli nie ma jakiegoś zewnętrznego magazynu, który poza mną musi ogarnąć jeszcze innych klientów, więc tutaj tak jakby te zamówienia dość szybko wychodzą, bo my tak jakby, no ja, mój narzeczony, pakujemy je i wysyłamy, więc tak naprawdę jedyny taki łańcuch pośrodku to jest InPost, który musi Wam dostarczyć te paczki, więc tutaj nie mówię, że dzisiaj jest ostatni dzień z gwarancją dostawy, raczej tak jakby przyszły poniedziałek, myślę, zamówienia złożone do południa, do pierwszej za tydzień powinny dojść bez problemu przed świętami, ale no wiadomo, tak, im później tym to ryzyko opóźnienia jest większe, no bo jednak też kurierzy i wszyscy są bardziej obciążeni, nie? Więc też miejcie świadomość, że coś takiego może być, nie? Dobra, tyle jeśli chodzi o ogłoszenia. Do takich rzeczy wrócę jeszcze na końcu, gdyby były jakieś pytania. Ja nie wiem. Napiszcie mi coś na Facebooku, bo nie wiem, czy ja widzę komentarze, czy nie. A chciałabym dzisiaj szczególnie mieć dostęp do komentarzy, jak mamy taki temat. Dobra. To nic, zobaczymy jakoś. Jak coś się pojawi, to ok, bo zawsze na Facebooku pisaliście do mnie, dlatego tak się trochę dziwię, że nic nie ma. Ale dobra, to nic. Zacznę w takim razie z Waszymi wątpliwościami przyimkowymi. Dostałam parę fajnych, takich ciekawych w sumie wyrażeń. Niektóre będą prostsze, niektóre będą trudniejsze. O, ciao Natalia, dzięki, że napisałaś na fejsie. To już widzę, że wszystko jest ok. Dobra. Więc tak, jeśli chodzi o pierwszą rzecz, zacznę może od takich, może zacznę od prostszych. O, zrobimy sobie tak trochę rosnąco, żeby też osoby, które w pewnym momencie może stwierdzą, że to jest za trudne, to będą mogły, nie wiem, bardziej się wyłączyć, ale nie zalecam. Mimo wszystko myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i nawet w tych trudniejszych przykładach coś Wam się utrwali.
Więc tak, przede wszystkim to jest przykład wzięty z fanpage'a przyimkowego, bo dużo, dużo błędów właśnie się pojawiło. To dotyczyło makaronu z łososiem, tak? Jak to powiedzieć? Właśnie tam było penne luca salmone, tak? No i tutaj bardzo dużo osób pisało penne di salmone. Więc jeśli chodzi, pamiętajcie o smaki, o wyrażanie, o jakim smaku coś jest, czy to są lody, czy to są jakieś właśnie makaron, czy to jest ciasto, czy to jest, no nieważne, tak? Może to być sos, może to być napój. Jeżeli to jest o smaku czegoś, to zawsze stosujemy przyimek A. Oczywiście najczęściej wiąże się go z rodzajnikiem, więc będzie to alla, tak? W zależności od tego, co jest później. Alla fragola, al ragù, al, nie wiem, al salmone w przypadku łososia, tak? Czyli będzie się to zawsze łączyło z tym, co jest później. Natomiast di stosujemy wtedy, gdy raczej mówimy o tym, z czego coś jest zrobione. Więc mógłby to być, nie wiem, torta di mele, jeżeli to jest ciasto jabłkowe, które jest zrobione z jabłek. Nie tylko jest o smaku jabłka, tylko jest właśnie z jabłek. Albo bicchiere di vetro. Questo è un bicchiere di vetro. Szklanka, tak? Ze szkła. Akurat po polsku nie ma sensu też mówić ze szkła, ale po włosku bicchiere niekoniecznie musi być ze szkła, tak? Więc też warto czasem to doprecyzować. Wiecie, jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy, to warto jest zapamiętać taki przykład, który będzie tak jakby oznaczał daną klasę, daną kategorię. Może to być właśnie ta szklanka ze szkła, tak? Albo nie wiem, quaderno di carta, no nawet właśnie coś takiego bardzo, bardzo oczywiste. W sumie nawet nie quaderno di carta, tylko foglio di carta, nie? Kartka papieru. To nawet bardziej mogłoby być sensowne, ale wiecie o co chodzi, nie? Żeby znaleźć sobie taki jeden przykład, który dla Was będzie takim odnośnikiem, w momencie, gdy będzie jakiś nowy przykład, nowa sytuacja i będziecie musieli odnaleźć w pamięci tą szufladkę z informacją, której właśnie poszukujecie. Dzięki temu będzie Wam po prostu łatwiej. O wyrażaniu smaku nie będę dzisiaj dłużej mówić. Odsyłam Was do spotkania wątpliwości przeimkowe 1. Nie pamiętam, który to był numer, jakiere, ale jak sobie wpiszecie albo u mnie na stronie, albo nawet w Google po prostu włoskie wątpliwości przeimkowe 1, to bez problemu znajdziecie ten wpis. Ja później też go podlinkuję w tym dzisiejszym, tak jakby w dzisiejszych notatkach. W sumie zapomniałam tego zrobić, ale to tak jakby uzupełnię, bo tam dużo więcej mówiłam też o tym wyrażaniu smaku, dużo więcej przykładów. A dzisiaj mam ciekawsze, więc przejdę do kolejnych. Oczywiście w razie pytań, to dalej możecie pytać. Drugi przykład też z fanpage'a przeimkowego, chodziło o wyrażenie wagi około. Tam był też przykład. Questa valigia pesa Luca 20 kg, tak? I tam było polskie tłumaczenie, że ta walizka waży około 20 kg, nie? No i tutaj słusznym, tak jakby uzupełnieniem jest słówko circa, które oczywiście oznacza około. I oczywiście to jest poprawna opcja, żeby powiedzieć questa valigia pesa circa 20 kg. Ale w momencie, gdy zadaniem jest użycie przyimka, tak, no tutaj wiadomo, chodziło o przyimek, a tak naprawdę nam, mi i Karolinie, chodziło o to, żeby też nauczyć Was wyrażania tych około, tak, za pomocą właśnie przyimków, a nie tylko za pomocą circa. No i właśnie, i tutaj jedna osoba z tego, co pamiętam, zapamiętała, tak, że to jest słój, bo już kiedyś było to też w ćwiczeniach. Więc oczywiście poprawną odpowiedzią jest questa valigia pesa sui 20 kg. Więc ta walizka waży około 20 kg. To tego su w tym użyciu można też może być wykorzystane też, żeby określić na przykład wiek. È una donna sulla quarantina, tak? To jest dokładnie ta sama zasada. Więc wszędzie tam, gdzie możemy mówić o czymś, co jest jakoś policzalne, tak? Można określić jakąś miarą, nieważne czy to będzie waga, czy wiek, czy coś innego, to zawsze można zastosować właśnie tą zasadę i użyć tutaj su. Co więcej, dużo osób użyło tutaj di.
Więc też chcę tutaj powiedzieć parę słów o tym. Jeżeli miałabym una valigia di 20 kg, to ja mówię, że ta walizka ma dokładnie 20 kilo. Tak, więc oczywiście to też jest jedna z opcji do wyrażania wieku, przepraszam, wagi. Oczywiście dla wieku też mogę to powiedzieć. Una donna di 30 anni, tak? To też jest ok, ale właśnie teraz ja określam dokładny wiek, dokładną wagę. A su daje nam to około, nie? Więc jednak jest różnica i warto o tym też pamiętać, no bo czasem to ma znaczenie, tak? Czy coś jest około, a czy coś jest dokładnie w konkretnej, tak jakby no, w konkretnej wadze się mieści, czy jednak nie, okej? Także pamiętajcie o tym. Dobra, ja zobaczę, czy nie ma jakichś komentarzy dotychczas. Widzę, że tutaj dużo osób się przewija. Jak coś, to na Instagramie, jeżeli coś przeoczę, to pytajcie drugi raz, bo właśnie strasznie mi źle się tu przewijają komentarze. Na Facebooku jest ok. Widzę, że parę osób dołączyło. Cześć. O, cześć Karolina, Klaudia, doskonale, niedoskonała. Widzę, też znowu jesteś. Bardzo mi miło. Okej. Dobra, to lecę dalej w takim razie, skoro pytań nie ma. Przejdę teraz do kilku takich przykładów, które dostałam właśnie dzisiaj, bardzo ciekawych. Jeden jest związany ze środkami transportu. I tutaj też dostałam zdania, luki, tak? Więc tak jak też mówiłam, żebyście sobie zaznaczali, nie? Jakieś trudniejsze przykłady i je podsyłali, więc super. Ti vengo a prendere Luca la macchina, nie? I tutaj było pytanie, dlaczego nie może być tutaj in, skoro to nie jest mój samochód, nie jest to jakiś określony środek, nie jest powiedziane, czyj to samochód, tak? Tylko jest sam samochód. I dlaczego tutaj nie może być in? Tutaj właśnie musi być con, ze względu na to, że tak jakby już w zdaniu uzupełnione było właśnie to la. I zapamiętajcie sobie, że jeśli chodzi o środki transportu, to mamy zawsze dwie opcje: albo samo in, albo con z rodzajnikiem określonym. Więc w momencie, gdy uzupełniając jakieś ćwiczenie, macie już podany ten rodzajnik, to in po prostu odpada. Nie będzie tam in, tam będzie na pewno con. A czy przeszkadza mi to, że ja nie wiem, czyj to samochód? Tak naprawdę nie, bo to jest po prostu druga opcja, tak? Jeżeli ja powiem con la macchina, no to jest po prostu określenie, tak, środku transportu. Nie ma tutaj żadnej przeszkody. Ale o co chodzi właśnie z tym ukonkretnieniem, tak? No bo też wiem, skąd się wzięło to pytanie i ta myśl, że to musi być czyjś konkretny samochód. W momencie, gdy faktycznie dopowiadamy coś, tak, czyli dopowiadamy, że to jest samochód mojej cioci, samochód mojej mamy, no to wtedy no nie mamy opcji tego wyboru, tak? Wtedy musimy zastosować con z rodzajnikiem. I tyle, nie może być in samo. Więc myślę, że stąd tutaj się wzięło to pytanie i tak jakby to powiązanie, nie? Że to musi być coś konkretnego, żeby móc użyć con. A tak nie jest, bo mamy po prostu dwie opcje. Tak samo mogę powiedzieć, nie? No z samochodem, no to wiadomo, łatwiej powiązać, że to jest coś osobiste, tak? Ale nie wiem, mogę powiedzieć vado in Italia con l'aereo albo vado in Italia in aereo. Oba zdania są jak najbardziej poprawne i żadne z nich nie sugeruje, że ja posiadam jakiś samolot, ani że to jest jakiś konkretny samolot. Nic takiego tutaj nie ma. Także to jest po prostu przekazanie informacji, że lecę samolotem i nic więcej. Ale jeżeli chciałabym powiedzieć, że ten samolot jest o godzinie 16, no to wtedy już muszę użyć con. Parto con l'aereo delle 16. Nie? Tutaj już musi to być, bo dopowiadamy coś więcej, jest jakaś dodatkowa cecha, dodatkowa informacja i wtedy faktycznie już odpada mi ta opcja z in. Okay? To też jest bardzo ważne do zapamiętania. No i teraz będzie parę takich trudniejszych może przykładów, ale tak jak mówię, nawet jeżeli jesteście na jakimś bardziej podstawowym poziomie, to nie uciekajcie, bo też myślę, że parę rzeczy znajdziecie tutaj dla siebie. Pierwszy przykład jest taki. Non sei affatto metodico, już może uzupełnię tak jak powinno być. Non sei affatto metodico nell'approfondire un filone di lettura o nel completare la lettura di un libro.
To było takie dość długie, skomplikowane zdanie i też dostałam pytanie, dlaczego tak i czym to uzupełnić, dlaczego tak i w ogóle. Więc po kolei. W ogóle co to znaczy, nie? Non sei affatto metodico, nie jesteś wcale tak jakby metodyczny. Nell'approfondire. To była pierwsza luka i to jest... W sumie to jest ciężkie trochę do wytłumaczenia, dlaczego tutaj ma być akurat nel approfondire, ale jedyne co mogę tutaj tak jakby zasugerować, to pamiętajcie, że niektóre czasowniki w bezokoliczniku tłumaczymy tak naprawdę jako rzeczowniki w języku polskim, bo we włoskim możemy też tym czasownikom dać właśnie jakiś rodzajnik i to sprawi, że my robimy z czasownika rzeczownik, ok? To tak upraszczając trochę tą całą część gramatyczną, nie? Nie chcę tutaj też za bardzo odchodzić od tematu samych przyimków, nie? No i właśnie, jeżeli nie jesteśmy jacyś w czymś, tak? No to po prostu dla zasady tutaj stosujemy in. A z racji tego, że później jest ten czasownik, który chcemy przerobić na rzeczownik, no to wymagany jest rodzajnik. Stąd właśnie mamy tutaj nel, właśnie to związa ten no, złożony tak przyimek. Czyli non sei metodico, nel approfondire, nel apostrof approfondire. Coś tam, tak? Nieważne teraz, co tam jest, nie jest to istotne, co jest później, nie? Non sei bravo nella lettura, non sei bravo nello studio, żeby troszkę prostsze przykłady z tego no, analogicznego tak, schematu zrobić. Non sei bravo nie wiem, nella letteratura, nie? Chociaż to można by też uprościć in letteratura, nie? Ale właśnie essere, być jakimś w czymś, tak? Wymaga po prostu in, a czy będzie samo in, czy złożone, to już zależy od tego, co jest później, więc też mam nadzieję, że tutaj odpowiedziałam na to pierwsze pytanie. Potem było un filone di lettura i tutaj to filone di lettura jest takim, nie wiem, obszarem tematycznym, obszarem czegoś tam do czytania, powiedzmy. I tutaj jest prosta zasada, którą też warto od samego początku zapamiętać. W momencie, gdy odpowiadamy na pytanie kogo, czego, to zawsze będzie di. Więc dlatego tutaj występuje di i tak samo jest później właśnie nel completare la lettura di un libro, czyli w ukończeniu czytania kogo, czego? Książki. I też tutaj mamy di, un libro. Więc tak jakby ta zasada akurat też jest taka powracająca non-stop. Często się też o niej zapomina, szczególnie gdy właśnie wchodzi się na takie trudniejsze przykłady, nie? Jak też, nie wiem, robicie jakieś kursy czy coś, no to te przyimki czasem wracają i właśnie często wychodzą jakieś takie dziwne przykłady, a tak naprawdę problemem okazuje się na przykład słownictwo, takie niepełne zrozumienie zdania, a sam przykład z przyimkiem nie jest wcale taki trudny, no bo na przykład sprowadza się do takiej prostej zasady, prawda? Więc też mam nadzieję, że to już będzie jasne. Lecę dalej. Ti piace molto leggere, ma non sei dai gusti difficili in fatto di lettura. I tutaj są dwie fajne rzeczy. Non sei dai gusti difficili, czyli nie masz tak jakby nie masz trudnych gustów, tak? No nie masz trudnych upodobań, o tak można by to powiedzieć. I to jest takie trudniejsze może, ale znowu chcę Wam to uprościć, żebyście też mogli sobie jakoś łatwiej to zapamiętać. Wydaje mi się, że to było też w kalendarzu przyimkowym tegorocznym, w momencie, gdy opisujemy jakąś osobę, to na przykład, gdy mówimy o włosach albo o koloru oczu, to możemy, o kolorze, tak, oczu, możemy oczywiście powiedzieć una ragazza con i capelli marroni, tak, una ragazza con i capelli biondi, albo właśnie użyć tej konstrukcji z da, una ragazza dai capelli biondi. I to jest właśnie pod to, tak jakby podpięte. Una ragazza dal carattere aperto, ok? Czyli to jest inny sposób, i kolejny można by powiedzieć, na opisanie cechy kogoś, ok? Różnej. Niekoniecznie musi to być cecha fizyczna, może to być cecha związana z charakterem, może to być coś innego, tak jak tutaj opisujemy gusty tej osoby, tak? Czyli co lubi czytać.
Infatto dilettura to z kolei jest wyrażenie stałe, tak? Jeśli chodzi o tak, w zakresie czytania, jeśli chodzi o czytanie, więc to akurat infatto di, no niestety wytłumaczenie, bo tak. Jak wiecie, jeżeli byliście też na poprzednich spotkaniach wątpliwości przyimkowych, to wiecie, że czasem jest po prostu bo tak i to jest jedyne wytłumaczenie, więc to akurat podpada, no podchodzi pod to, tak? Tutaj pytanie: essere bravo in cucina czy in cucinare? Oczywiście essere bravo in cucina. Ewentualnie nel cucinare, bo znowu, jeżeli chcesz tutaj użyć czasownika, musisz zrobić z niego rzeczownik, dodając właśnie rodzajnik. Tak, wiem. Jak sobie odtworzycie to powoli, to będzie miało to większy sens, tak? Oczywiście żartuję, ale tak, takie struktury, tak, być jakimś w czymś, wymagają po prostu użycia rzeczownika lub czegoś, co zachowuje się jak właśnie rzeczownik. Dlatego, jeżeli chcemy dać jakiś czasownik, to musimy przekształcić go na rzeczownik za pomocą rodzajnika, ok? Więc essere bravo in cucina, essere bravo nel cucinare, albo tutaj akurat też a cucinare mogłoby być. Wiecie, też czasem jest tak, że w zależności od tego, jakich przymiotników użyjemy, jakiego czegoś użyjemy, tak, to coś innego będzie wymagane. Dlatego temat przyimków jest trudny, no bo to jest zasada, która jest jakaś, ale potem jest wyjątek i wyjątek od wyjątku, nie? I ja wiem, że to jest ciężkie do ogarnięcia, ale no, praktyka czyni mistrza, więc nie poddawajcie się, nawet jeśli to wydaje się takie straszne, nie? To nie ma co się poddawać, tylko po prostu ładnie zapisywać sobie notatki, nie? I po prostu powtarzać, wracać, robić kolejne ćwiczenia i znowu powtarzać i po prostu i tak dalej, nie? Dobra, lecę dalej. Essere costante, tutaj też był przykład essere costante nella lettura. I to też jest trochę takie, no bo tak, po prostu przymiotnik costante wymaga użycia in i też najczęściej będzie to akurat ze złożonym essere costante nella lettura, no niestety, bo tak, no sorry, tutaj akurat to mamy, więc może też dlatego nie jest to łatwe do wytłumaczenia, no ale jak coś jest po prostu, wiecie, już tak utrwalone w języku i po prostu jest to wymagane, nie? To tak samo jak, nie wiem, czasowniki pewne. Po prostu finire di, tak? Jeżeli kończę coś robić, to jest zawsze finire di fare qualcosa, nie jest nigdy finire a, tak? Tak się po prostu nie mówi, więc tutaj też essere costante in qualcosa albo nel fare qualcosa też podobnie, nie? Ostatnie jeszcze mam trzy przykłady, więc wy dajcie tutaj, no jeszcze chwilkę zostańcie. Sei l'incubo del settore marketing delle case editrici, czyli jesteś koszmarem sektoru marketingu, tak, czyli marketingowców wydawnictw. I tutaj mamy fajny przykład znowu z powracającą zasadą kogo, czego i di wymagane. No bo zobaczcie, sei l'incubo di qualcosa del settore, tak, czyli kogo czego sektoru marketing delle case editrici, kogo czego wydawnictw, nie? Więc też akurat tutaj to wraca. Więc jedynym tak jakby problemem zostaje to, czy powinniśmy użyć di samego, czy złożonego. No, ale to już jest kwestia też czasem po prostu zależy od tego, co tam jest użyte konkretnie, tak? Nie da się za bardzo tak właśnie uogólnić, nie? Trzeba po prostu rozpatrywać konkretne przypadki, konkretne sytuacje i tylko wtedy jesteśmy w stanie jakoś to wytłumaczyć, nie? Czy można powiedzieć essere bravo a cucinare? Można tak powiedzieć, tak, można tak powiedzieć. Akurat tutaj, no. Brawo wymaga też, to znaczy lubi się, tak, z a, więc jak najbardziej. Sono brava a cucinare, sono brava a fare qualcosa, nie? I to jest ok, jak najbardziej. Dobra, lecę dalej.
Właśnie, żeby też nie było, tak? Tutaj, no, tutaj to jest specyfika tego Bravo, nie? Tam jak był przykład z Metodiko, no to tam akurat, no, Metodiko nie lubi się z A, więc tam to już co innego, nie? To jest właśnie to, o czym mówiłam. Zasada zasady, a wyjątki od wyjątków swoją drogą, nie? Dobra, ostatnie dwa przykłady. Przepraszam, ostatnie dwa przykłady, jeśli chodzi o robienie czegoś w pośpiechu, bo na to akurat też z fanpage'a przyimkowego w ubiegłym tygodniu był taki przykład i chciałyśmy wprowadzić wyrażenie alla svelta, które właśnie oznacza w pośpiechu i dużo osób właśnie użyło in, a in jest z fritta. Więc zapamiętajcie też sobie to, że jeżeli robicie coś w pośpiechu, to albo robicie to in fritta, albo alla svelta. Tak naprawdę te dwa wyrażenia są bardzo podobne też jeśli chodzi o znaczenie, więc praktycznie można ich zamiennie używać. Tylko właśnie, no, pamiętajcie, żeby nie mieszać tych przyimków, tak? No bo nie mówi się alla fritta, ani nie mówi się in svelta, tylko właśnie każdy ma ten swój przyimek. In fritta, alla svelta. I tyle, tak, jeśli chodzi o zasady. I tutaj też niestety, bo tak, po prostu już jest takie utarte wyrażenie, tak się mówi, fritta wymaga tego, svelta wymaga tego, no i tyle, no nie możemy z tym dyskutować, możemy się tylko tego nauczyć i zacząć tego używać, nie? Jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dobra. Tyle miałam przykładów przygotowanych na dzisiaj. Widzę, że też fajnie się wyrobiłam w czasie. Macie jeszcze jakieś przykłady, które chcecie, żebym tutaj Wam omówiła, odpowiedziała na jakieś pytania? Coś jeszcze Wam się nasunęło, czy na razie jest wszystko jasne? I tak samo, jeżeli macie jakieś pytania o te rzeczy, o których mówiłam na początku, czyli o promocję urodzinową, o webinar, o właśnie, o webinarze chcę jeszcze Wam powiedzieć parę słów, bo to w międzyczasie, jak macie jakieś pytania, to piszcie, a ja powiem to, co mam jeszcze powiedzieć. Jeśli chodzi o ten webinar, który będzie w ten piątek, to najczęściej dostałam pytanie, dla jakiego to jest poziomu, czy to jest dla mnie, jeśli jestem na poziomie takim, a czy jest dla mnie, jeśli jestem na poziomie takim. Ja, jeśli chodzi o ten produkt na sklepie, tak, jeśli chodzi o szkolenie, oznaczyłam to jako poziom A2B1, ale tak naprawdę to jest trochę taki, wiecie, wyznacznik, że no, na takiej trudności będą na przykład poruszane przykłady, na takiej trudności będą ćwiczenia, które przygotowałam, ale tak naprawdę, jeżeli wy jesteście już na poziomie B2, C1 nawet, a nadal macie problem z rodzajnikami, no to szkolenie nadal jest dla was, tak? No bo tak jak mówiłam też na początku, przejdziemy sobie przez różne takie kategorie, różne klasy, różne sytuacje, które będziemy właśnie rozkładać na takie części pierwsze, nie? I na przykład przejdziemy sobie, nie wiem, przez kategorie nazwy geograficzne i zobaczymy, okej, tutaj wymagamy, tutaj nie wymagamy, a tu jest wyjątek, tak? Na przykład, jeśli chodzi o miasta, o wyspy, to wszystko, co gdzieś tam się pojawia, zebrałam to po prostu tak ładnie do kupy. Będziemy sobie po prostu wszystkiego tego, wiecie, pilnować, stosować i układać, nie? Żeby to po prostu wszystko się złożyło. I oczywiście będzie troszkę więcej teorii niż na tych pierwszych dwóch, no bo jednak też temat jest trochę bardziej skomplikowany, dlatego też robię to na oddzielnym szkoleniu. Nie chciałam tego łączyć z tymi podstawowymi, no bo jednak raczej byście nie wytrzymali tylu godzin, w sensie w skupieniu, tak, żeby nie było. No i oczywiście na końcu będą też ćwiczenia, które sobie zrobimy wspólnie, plus dostaniecie też ćwiczenia do zrobienia w kolejnym dniu, czy tam, kiedy będziecie chcieli, oczywiście. Więc też zachęcam wszystkie osoby, które mają gdzieś tam jakieś wątpliwości, do udziału w tym, ponieważ myślę, że to może Wam fajnie posłużyć. Tym bardziej, że dołączając do szkolenia, macie też nagranie i możecie sobie do niego wracać później, kiedy tylko Wam się zachce. Więc nawet jeżeli z kolei jesteście na troszkę mniejszym poziomie, troszkę niższym poziomie, no to też to może być fajna inwestycja, no bo coś tam Wam się na pewno rozjaśni. Dużo będzie trudnych może informacji, ale za to, jak sobie wrócicie do tego za kilka miesięcy na przykład, to na pewno już inaczej będziecie też na pewne rzeczy patrzeć.
wyjść i wiadomo, fajnie jest do tego wrócić. Jeśli nie do samego szkolenia, to nawet do tych notatek i do kart pracy, które będziemy uzupełniać w trakcie szkolenia, więc to też jest taka, uważam, fajna opcja na powtórkę. Czy dzisiaj nie było maila? Powinien być mail. Już sprawdzę, bo mi się wydaje, że też dostawałam sobie dzisiaj maila, bo też jestem dodana do tej mojej listy adwentowej, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Ja dostałam maila, więc powinien być mail. Jeżeli nie doszedł mail adwentowy, to sprawdź może spam albo oferty, albo coś, gdzieś mogło to po prostu wpaść. A jak nie, to napisz do mnie i zobaczymy, co się podziało, jeżeli tego nie znajdziesz, ale mail był. Był dokładnie o 12. Akurat dzisiaj mi się udało też idealnie, punktualnie wyrobić. Przez weekend było troszkę gorzej, no ale jak to w weekend, wiecie, no nie staje się tak wcześnie, nie? Więc mam nadzieję, że to też było ok. Dobra. Czy macie jeszcze jakieś pytania o cośkolwiek? Czy na dzisiaj kończymy? Bo też nie chcę Was tutaj przetrzymywać, oczywiście. A przy okazji, może jeszcze ogłoszę Wam temat kolejnego szkolenia, bo w sensie, no nie szkolenia, spotkania tego tutaj, na którym jesteście. Poniedziałkowy live, przyszły tydzień to będzie na razie ostatni już w tym roku. Myślę, że jeśli chodzi o tam między świętami 28, tak, 28, to sobie zrobimy przerwę. Nad czwartym jeszcze się zastanowię, zobaczymy jak to będzie, ale na pewno 28 nie będzie spotkania. Zrobimy sobie za tydzień taki troszkę luźniejszy Q&A, tak, czyli pytanie-odpowiedzi. Też zrobię Wam taki, nie wiem, gdzieś wrzucę ankietę, gdybyście mieli jakiekolwiek pytania i sobie takie coś zrobimy. Może będzie nawet mieszanka. Wiem, że też parę osób jest ciekawe o, nie wiem, jakieś takie moje bardziej osobiste rzeczy związane ze świętami włosko-polskimi, więc też będzie miejsce właśnie na takie pogadanki i sobie zrobimy może tak, że jeśli dostanę pytanie po włosku, to odpowiem po włosku, a jeżeli po polsku, no to po polsku. Pewnie będzie mi się trochę język mieszał, jak będę tak się przełączać, ale damy radę i myślę, że też to będzie ciekawe dla Was jako tako. Możecie też mi oczywiście przez cały tydzień słać te pytania, gdybyście chcieli, to chętnie no, będę sobie je zbierać, będę je sobie notować już wcześniej i na pewno wtedy nic nie ucieknie, nie? Dobra, nie widzę żadnych pytań, więc myślę, że na dzisiaj faktycznie już sobie zakończymy. Zapraszam Was teraz na bloga, na po prostu włoski.pl blog, bo wrzuciłam już przed chwilę, dosłownie przed uruchomieniem naszego live'a, taki interaktywny test, no interaktywne ćwiczenie, w którym właśnie zawarłam te przykłady, które dzisiaj omawiałam, więc możecie sobie od razu na świeżo sprawdzić, ile faktycznie wynieśliście z dzisiejszego spotkania. Plus, później oczywiście umieszczę też nagranie, gdybyście chcieli sobie do tego wrócić, to może być fajne. Więc tutaj na Facebooku macie podpięty link, na Instagramie możecie przejść przez adres bio i tam kliknąć po prostu na przejść na stronę i ostatni wpis to jest właśnie ten wątpliwości przyimkowe numer 3. Życzę Wam miłego wieczoru i widzimy się w piątek na szkoleniu i w poniedziałek tutaj na żywo, także do zobaczenia. Buona serata. Ciao, ciao.